Tylko żeby nie było za późno. Hello darkness, my old friend. Właśnie przespałem swój kolejny 1000. 38 tysięcy wybiło. Live'a nie zrobiłem, więc może chociaż lecę jakiś odcineczek zmontować. Co? Hello darkness, my old friend. Że ja się pytam, co? No to chyba pozostało mi tylko jedno wyjście. Co by tu zrobić? Przecież mam internet w telefonie. Więc siemano ludziska, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kolejne Q&A. Ogólnie będę sobie odpowiadał na wasze pytania, które zadaliście na grupie na Facebooku oraz na YouTubie w społeczności wpisach, bo zadałem takie posty i strasznie dużo było pytań, bo około 300 razem, więc naprawdę rozwaliliście pod tym względem. No, także jeżeli chcecie kolejny odcinek z Q&A, nie, to już na pewno nie w domu, ale jeżeli chcecie kolejny film, to 2000 łapek w górę i myślę, że będę robił kolejną część. Więc pierwsze pytanie będzie od Pawła, ulubiona marka polska ze streetwearem. Ogólnie myślę, że jest to Clint, jako że jeszcze nie jestem znawcą streetwearowym, tylko powoli zaczynam wchodzić w ten temat, to myślę, że Clint, bo właśnie mam dwie bluzy z Clinta, żółtą i bardziej brzoskwiniową i zieloną, także myślę, że to będzie na razie Clint. Co sprawia mi najlepszą przyjemność podczas tworzenia filmu? Zależy jaki to jest film, ale myślę, że po prostu wszystkie części tworzenia filmu są spoko, bo jak i nagranie, czasami też męczące, bo czasami nagrywam filmy bardzo długo, to zajmuje. I męczy naprawdę montaż, jeżeli montuję film w nocy, to naprawdę to męczy ten montaż, ale myślę, że i nagranie, i montowanie filmu sprawia mi przyjemność. I potem jak skończę i wyjdzie dobry film, to jestem po prostu dumny z siebie, że zrobiłem coś fajnego. Natalka, kolejne pytanie, jak dostaję inspiracji? Nie powiedziałbym, że dostaję jakiejś inspiracji, po prostu siedzę sobie, przeglądam, jeśli chcę nagrać jakiś film, przeglądam swój kanał, co mógłbym na swój kanał nagrać i przeglądam to pod względem, co na moim kanale jest najbardziej lubiane, czy vlogi, czy co, siadam i to robię. Inspiruję się oczywiście Rezim i zawsze to mówiłem, Remek to była osoba na początku, od początku, którą się zawsze inspirowałem. Kamil zadał pytanie, jak twoja rodzina zareagowała na takie stanowisko. To wszystko nagle się nie stało, to wszystko zacząłem budować od po prostu od początku roku aż do końca roku, także przez cały rok ulepszałem to stanowisko, aż powstało takie coś, także to nie było takie nagle szybkie coś, tylko po prostu to się tworzyło przez nawet lata, bym powiedział, więc no nie wiem, po prostu reakcja, że ładnie to wygląda i naprawdę jest kozak. Natalka, znowu kolejne, trzecie pytanie, czy szkoła i nagrywanie ci koliduje? Oj, i to bardzo. Pod koniec 2018 roku chciałbym mieć 100 tysięcy widzów. Wiem, że to jest mega dużo, ale to co robicie teraz w tym momencie z moim kanałem to jest mega. A do końca tego roku chciałem 40 tysięcy, ale te 40 tysięcy na pewno wbijemy już w tym tygodniu, także myślę, że polecę po 50. Na pewno się nie uda 50, no ale może będzie blisko. Czy rodzice pomagają mi w tym wszystkim w mojej pasji? Tak, pomagają mi, bo nawet w pytaniu, czy dorzucają, w nawiasie, czy dorzucają ci do sprzętu? Tak. I mogę to powiedzieć z ręką na sercu, że dorzucają się do tego sprzętu całego i naprawdę jestem im bardzo wdzięczny. Lubisz Just Julę? No, no pewnie, moja moderatorka, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Czy lubisz eventy? Oj, i to bardzo, naprawdę. Na eventy uwielbiam jeździć, bo tam spotykam bardzo dużo swoich widzów i naprawdę uwielbiam eventy i spotkania z widzami. I chcę częściej jeździć na eventy, bo jak na razie słabo z tymi eventami, jest ich dużo, a ja na wiele nie jeżdżę. Także muszę to poprawić i w 2018 będę jeździł na o wiele więcej eventów. Czy miałem kiedyś tak, że ktoś zaczepił mnie na mieście i miał do mnie problem tylko dlatego, bo jestem youtuberem? Nie, nie było takiego problemu, lecz ludzie czasami się spinają, jak chodzę z takim aparatem. Chociaż takich sytuacji jeszcze było mało, ale zdarzało się, że jak chodziłem z kamerką czy z aparatem, to ludzie się patrzyli na mnie dziwnie i coś tam mówili pod nosem. Jaką muzykę słucham, jaki rodzaj? Trap i rap. I chyba w sumie taką lubię najbardziej. I trap to chodzi o Trap Nation i wszystkie te nutki przerobione, bo jakoś zawsze lubiłem takie słuchać. Kupiłem Lumixa do samego YouTube'a, czy interesuję się fotografią? Raczej do samego YouTube'a. Jeżeli bym szedł w kierunku fotografii, to naprawdę by ten aparat był ok, ale ten aparat moim zdaniem jest bardziej pod filmy niż pod fotografię. I tylko na razie do filmów go kupiłem. Czy spodziewałem się takiego sukcesu na YouTubie i czy że będę miał taki dobry sprzęt? Nigdy w życiu. Wierzysz, że osiągniesz 1 000 000 subskrypcji? Pozdrawiam cię, Wiktoria, i na razie jakoś nie wierzę, chociaż wszystko jest możliwe. O, to jest ciekawe pytanie. Czy uważasz, że przerzucenie się z Androida na iOS-a było słuszne? Moim zdaniem tak, ponieważ zawsze chciałem się przerzucić na iOS-a i o wiele bardziej mi pasuje iOS niż Android i nie do odróżnienia, co do po prostu systemów tych telefonów i w ogóle to iPhone jest o wiele wydajniejszy, szybszy i telefon, który zawsze chyba chciałem i mi się naprawdę dobrze sprawuje. Masz zwierzaka? Tak, kotka. Laura, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Ile subskrypcji chcesz bić do końca roku? Tak jak mówiłem, było to 40 tysięcy, ale teraz chciałbym wbić 50, chociaż 50 nie jest możliwe, więc będę wszystko robił w kierunku tego, żeby było jak najbliżej 50 tysięcy. Ile miałem kanałów, zanim osiągnąłem to, co na tym kanale osiągnąłem? To miałem raz, dwa kanały przed tym. Pierwszy, drugi i teraz trzeci. No jeszcze miałem dwa poboczne. Nester Life, który zaraz został zamknięty, i Nester Shoty, który też nie wypalił. Czyli już miałem 5 kanałów. Ile już nagrywam? 5 lat około. Ten kanał mam od ponad 2 lat. Ogólnie na YouTubie jestem 5 lat. Co sądzisz o hejterach? Że tak szczerze, że mnie bardziej motywują do dalszej działalności na YouTubie. Czy zamierzam podjąć współpracę z firmą komputerową? Tak, zamierzam podjąć współpracę z Genesis, jak to tam woli. I będzie to już za niedługo. Mam nadzieję, że się uda. Jakim programem nagrywam filmy z gier? Jezus, ludzie, jak pytacie o takie rzeczy, proszę zajrzyjcie w opis filmiku, bo nie mówię tego często, ale jeżeli macie jakieś pytania, jaka muzyka w filmie, czym nagrywam, czym montuję i wszystkie programy, wszystko macie, ludzie, w opisie, więc zajrzyjcie do tego opisu, bo nie po to marnuję swój czas i wypisuję to, żebyście po prostu takie zbędne pytania zadawali. Filipek mój, twój Yoshi YouTuber, czy na 50k zakręcisz dla mnie śmigłem? Wiesz co, Yoshi? Mogę już to dla ciebie zrobić. Jezus. Kiedy wpadasz na Florydę? Stary, zapraszasz, dajesz bilet, to ja lecę normalnie. Sydney, jakie seriale oglądałeś? Polecasz jakieś? Ja oglądam jeden serial, Supernatural. Nie wiem, czy kogoś to zainteresuje, ale po prostu jak mam wolny czas, to sobie oglądam. I ludziska, niestety tutaj nie będzie screenów tych komentarzy, bo niechcący usunąłem posta i po prostu nie ma możliwości, żebym odratował, więc tutaj na te kilka pytań już nie będzie żadnych screenów. Dobra, a teraz na ostatnią część już, bo naprawdę strasznie mi długo tam ta część zajęła, poczytam sobie kilka komentarzy z YouTube'a. Jak często udawałeś chorego, żeby nie iść do szkoły? Nie, co wy, ja? Nie. Ja? Nigdy, co w ogóle? Jak się jest chorym, ludzie, się jest chorym. Nie ma takiego czegoś jak udawanie. Nie. Co wy mówicie? Jaki był mój pierwszy odcinek na YouTubie? Oj, nie, to nie był Minecraft. Wiecie, co wam powiem? Mój pierwszy odcinek na YouTubie był około 6 lat temu. I był to odcinek, gdzie nagrany był mój piesek, znaczy może nie mój piesek, tylko mojego wujka. Siedziałem sobie z wujkiem, jak to miałem 9 lat może, to sobie siedziałem u wujka i wujek nagrał psa i powiedział, chodź, wrzucimy to na YouTube'a. I wrzuciliśmy to na YouTube'a. I potem zacząłem
Potem zacząłem ogólnie nagrywać jakieś filmy z petard, które trwały 5 sekund, nikogo to nie interesowało. Było tych filmów około 1000 na kanale i w końcu potem się przełamałem i robiłem inne rzeczy. Ile wydałem hajsu na swoje studio? Nie odpowiadam już na to pytanie, bo macie odpowiedź w filmie o moim nowym stanowisku, także nie muszę wam tego tutaj mówić, tylko po prostu idźcie na film i sobie zobaczcie tytuł. Czy wolałbym stracić swoich widzów i mieć miliony hajsu, czy wolałbym być biedny i nadal mieć swoich widzów? Wolałbym być biedny i nadal mieć swoich widzów. Jeżeli chodzi, dzięki czemu po prostu się wybiłem, to powiem wam, że nie umiem wam tego powiedzieć, bo większość youtuberów miało po prostu takie coś, że przez pewien okres naprawdę dużo widzów im wpływało na swój kanał, a ja miałem takie coś, że od początku, od zera, widzowie przybywają mi w normalnym tempie, aż uzbierałem te 38 tysięcy. I nie miałem takiego okresu, gdzie moja liczba widzów tak strasznie poszła w górę. Znaczy przez ten weekend ogólnie, przez 2 dni wbiłem 2000 widzów, ale mówię o takim większym wybiciu się, gdzie przychodzą dziesiątki tysięcy widzów przez kilka dni. Ile kosztowały pianki i gdzie kupiłeś? Mordo, nie kupowałem tych pianek w internecie, a je kupiłem od swojego kolegi, które mu zostały, bo strasznie dużo ich zamówił. A jeżeli chcecie fajną stronę do pianek, to podam wam w opisie. Czy lubię komentarze widzów? Bardzo. Wszystkie czytam. Także jeżeli jakiś komentarz dajecie, to ja wszystkie czytam i nawet serduszkuję. Czy wstydzę się, gdy nagrywam w mieście lub w parku trampolin? Jeżeli jestem z kimś, to jest śmieszne, ale jeżeli jestem z kimś, to w ogóle się nie wstydzę. Jeżeli jestem sam, to bardziej się wstydzę, ale mimo to i tak to robię, no bo w sumie nagrywam dla was, a nie dla ludzi, którzy idą obok. Ile mam wzrostu? Jaki sport lubię najbardziej? Aktualnie to ja siedzę tylko w domu. Znaczy lubię jeździć na rowerze, ale nie wiem, czy to jest taki jakiś sport godny. Jak kupię sobie nowy rowerek, to będę bardziej śmigał, a wzrostu mam 1,75 m, coś takiego. Dobra ludziska, odcinek i tak wyszedł bardzo długi. Będę musiał go jakoś skrócić, ale naprawdę tych pytań było dużo. Uwierzcie, było około 300 pytań i naprawdę na każde pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ten odcinek by był bardzo długi. Ja chcę chociaż, żeby było max 15 minut, bo wiem, że dłuższych odcinków nie da się po prostu oglądać na YouTubie. Więc przepraszam, że nie odpowiedziałem na każde pytanie, ale no po prostu ich jest dużo, a wiele, wiele dziesiątek komentarzy, pytań się powtarza. Więc proszę, jak było już jakieś pytanie w Q&A, to nie zadawajcie go na następny raz. A ja wam dziękuję za oglądanie ludziska, dobijcie tu 2000 łapek. Jeżeli się odcinek spodobał, możecie jakiś komentarzyk dać fajny, ja będę przypinał serduszka do komentarzy oraz je czytał. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnych odcinków i siemano.